wybory do rad dzielnic, bo poprzez różne zmiany dat one się odbędą w grudniu i właściwie one się nigdy nie cieszyły dużą popularnością, a szkoda, jeżeli będą same w tej chwili tylko w grudniu, to może być jeszcze gorzej, a jeszcze tylko dzisiaj i jutro możecie się zgłaszać na radnych dzielnicowych. To jest ważne, bo jak rozumiem, między innymi te programy społeczne, które są potem organizowane, one również mogą być wymyślane, czy też podpowiadane przez radnych dzielnicowych. Ja bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby uczestniczyli w tych wyborach, żeby wskazywali swoich kandydatów i tworzyli z nich radnych. Dla mnie osobiście radni dzielnicowi są bardzo ważnym partnerem. Wiele ważnych pomysłów, które pojawiają się właśnie na dole wśród mieszkańców, jest przez nich przynoszonych do mnie i bardzo im jestem za to wdzięczny, dlatego że Kraków to nie tylko duża metropolia, ale to także najbliższe nasze sąsiedztwo. Najbliższy skwer, ulica, przy której mieszkamy, chodnik, po którym chodzimy. To są te rzeczy, które interesują radnych dzielnicowych i to jest fantastyczny pełnomocnik mieszkańców do tego, żeby załatwiać tego typu sprawy. Im więcej mamy takich radnych, którzy interesują się swoim najbliższym otoczeniem i są wiernym przekaźnikiem opinii mieszkańców, tym dla miasta lepiej, dlatego że miasto jest tak rozległe, tak duże, że bez takich kanałów informacyjnych, bez tych, którzy powiedzą, proszę pana, na skrzyżowaniu tej i tej ulicy zapada się chodnik, proszę się tym zainteresować, to choćby przy takim drobnym przykładzie pokazuje, to my byśmy tego nie byli w stanie zrobić. Mamy 1500 kilometrów dróg na terenie miasta i to jest bardzo cenne, że są ludzie, którzy potrafią przyjść i powiedzieć, proszę na to zwrócić uwagę. No ale mieszkańcy czasami mówią, no ale zaraz, od tego są urzędnicy. Urzędnicy nie są w stanie tego wszystkiego ogarnąć, choćby z bardzo prostego powodu. Przykład tych ulic. Powiem, że istnieje dla każdej dzielnicy po jednym inspektorze, który ma ogarnąć wszystkie te kwestie związane z drogami i chodnikami. Choćby ten inspektor przez 8 godzin dziennie poruszał się po ulicach, nie jest w stanie wszystkiego dopatrzeć. Tym bardziej, że ma jeszcze szereg innych zadań związanych z organizacją remontu, naprawy i tak dalej, konsultacje z różnymi instytucjami. Więc to tylko pokazuje, że właśnie radni dzielnicowy to jest naprawdę ogromny oręż w rękach mieszkańców po to, by walczyli o ich sprawy i dopominali się o te sprawy. W końcu nie można dzielić Krakowa na urzędników i nieurzędników, mieszkańców i urzędników, bo to jest jeden organizm i wszyscy jesteśmy chyba zainteresowani w tym, żeby miasto się dobrze rozwijało.